No słyszę to często, że seniorką to ja na pewno nie jestem. Natomiast no, moja metryka mówi swoje, dokumenty nie kłamią. Do programu namówiła mnie sąsiadka. Iwona, to jest program dla ciebie, ty musisz tam zaistnieć. Ewa, daj mi spokój. Iwona, to jest dla ciebie. I tak z 5 razy się powtarzało, po czym właśnie zdecydowałam się, że idę na całość. Dlaczego nie? Jeżeli coś takiego, w czymś takim mogę zaistnieć, chcę spróbować. No i to w zasadzie moja koleżanka przyczyniła się do tego, że ja tu jestem. Ale co było takim głównym motywem, żeby się zgłosić? Faktycznie ta miłość, która być może czeka gdzieś tutaj na panią, czy może coś innego? Ja myślę, że motywów było kilka. Na pewno poszukiwanie miłości. Ja już tu wspominałam w wywiadach, że ja jestem osobą troszeczkę taką nieufną. Wynika to z moich przeżyć, z moich doświadczeń życiowych. Ale myślę, że ciekawość życia, ciekawość tego, co tam się dzieje za kulisami, jak wygląda praca telewizji od kuchni i tak jak sama nazwa mówi, sanatorium miłości, być może znajdzie się ktoś. Po 4 tygodniach można już zapoznać się z osobą, może nie poznać do końca, ale stworzyć sobie jakiś już pierwszy obraz osoby, która być może przypadnie mi do serca. Po śmierci męża modliłam się o śmierć swoją, ponieważ ja nie potrafiłam sobie poradzić tu na ziemi, chciałam być z nim. I jak pojawiła się choroba, nawet powiedziałam: dziękuję ci, Januszku, witaj w drużynie. Natomiast po samej operacji, kiedy, bo diagnoza była straszna, był naprawdę, to już było bardzo rozległe, zajęty żołądek, zajęta śledziona, zajęta trzustka, wycięli trochę śledziony całkowicie, kawałek żołądka, kawałek trzustki, na szczęście funkcjonuje bez insuliny i bez wspomagania jakiegokolwiek farmakologicznego. Myślę, że obudzenie się po operacji i później dojrzewanie takie wolne do tego, że ja jestem wśród żywych z powrotem, dało mi dodatkową motywację bycia tu i teraz i łapania mojego życia garściami, ale to łapania takiego, żeby ono było już dla mnie szczęśliwe. Bo ja powiedziałam, że ja już wylałam tyle łez, że ja już nie chcę płakać. Chcę się śmiać, chcę rozdawać ludziom uśmiech, chcę zarażać ludzi uśmiechem, optymizmem, moją energią. I tak ludzie mnie postrzegają, bo często jak dzwonię do kogoś, no jakby skowronek u nas się pojawia, jakby słoneczko zaświeciło. To jest piękne i nie chcę się przed tym bronić i jak najwięcej chciałabym dawać od siebie niematerialnie, a właśnie swoją osobą, taką bezinteresowną, gdzie uśmiech chyba rozładowuje wszelkie napięcie, wszelkie stresy i daje nawet takiego powera na kolejny dzień. Dlaczego widzowie mają panią polubić w tym programie? Ja powiem krótko. Kochajcie Iwonkę, bo ona jest za fajna.